Siemoneczko, witam was we wtorek. Zaczynam, słuchajcie, od tego, że zdejmuję sobie ten próg tutaj, niepotrzebny jest tutaj i zbędny, zresztą tu trzeba będzie pokombinować też, żeby to wszystko przygotować, i powiem wam, że do takiego wniosku doszedłem, że nie będę się odzywał do gości od bramy z tego powodu, że punkt na ten moment mamy, którego mam się trzymać i którego będą się trzymać panowie od posadzek, to jest tutaj, mam zaznaczoną krechę i to jest to naprawdę nasz, kurde, poziom, więc w związku z tym tego się trzymamy, posadzki zostaną zrobione, a później przyjadą panowie od bramy i będą musieli po prostu to wyregulować tak, żeby to było w poziomie, bo tam po prostu jest za wysoko z tamtej strony i wydaje mi się to najlepszym rozwiązaniem, bo teraz ja wezmę ich, żeby oni to wyregulowali, gdzieś tutaj im prawa strona, nie daj Bóg, gdzieś zleci na dół, zejdzie, popierdzieli całe poziomy i nic z tego nie będzie, więc wydaje mi się, że tak to po prostu rozwiąże. Wtedy pewnie, będzie pewniak, że to wszystko będzie tak jak należy. Dużo nie ma, bo tam jest około 13 mm, chyba 14 różnicy na całej bramie, na tych 5 metrach, no ale musi to być zrobione tak jak być powinno, więc tak też zrobię. Ewentualnie też poinformuję. Może zadzwonię do właściciela dzisiaj firmy i po prostu powiem mu. No chyba, że będą chcieli wcześniej przyjechać, no zobaczymy, ale wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem będzie po wszystkim, żeby wpadli i to będzie wtedy prawidłowo chyba, wydaje mi się. Rozkręcam ten próg, zaczynam skrobać tą posadzkę tutaj, gdzieś jakieś parchy jak gdzieś wystają czy coś, to może nawet wezmę młota, tak jak tutaj mam taką góreczkę, nie wiadomo skąd, więc lekko ją sobie podkuję, ściągnę, zeskrobię, tą folię zawinę na razie na górę. No i do zamiecienia wszystko, później kurde ten, weźmiemy i odkurzaczem, no i z folią trzeba jechać, nie ma na to czekać, i taki też będzie plan, więc zdejmuję to i zaczynamy dzień. Okej, przeskrobane, przemiecione, wskakuję na odkurzacz teraz i jedziemy z odkurzaczem, no i jak to zrobię, to będę miał gotowe pod to, żeby zaczynać folię. Odkurzone, poskrobane, posprzątane. Tu mam założoną tą kanalizację. Z 15 musiałem tu się pomęczyć, bo nie chciałem, żeby mi kolanko wystawało ponad poziom posadzki. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Tu jeszcze ktoś przyjdzie na ścianę tak naprawdę, więc też się nie ma co o to martwić, ale jest tak na styku, powiem wam, tak naprawdę. Musiałem jeszcze redukcję ukraść tą, co miałem na łazienkę tutaj, bo inaczej nie wyszedł, żeby to było schowane po prostu. Tutaj założyłem kolanko, przyniosę po przerwie 160 kawałki rury, kawałek rury, założę, tu przykręcę do ściany, żeby to się trzymało i później po posadzka się odetnie i zobaczymy, co ja tu wymyślę, a tu dopiero jak przy przyłączeniu kibelka będę się o to martwił. No i tyle w sumie, lecę, kawa, wracam i jedziemy z tematem dalej. Okej, wróciłem, tu sobie tą rurę 160 przykręciłem, mamy to, posadzka przyjdzie, później odetniemy nadmiar i będzie gitarka. No i zabieram się za folię, pierw tutaj przeskoczyłem w trzewiki czyste, bo kurde, po tym błocie to masakra jest jak nie wiem co, więc ciacham tu na 2-3-5, 0,5 metrów rozkładam, później tu kawałki jakoś podocinamy, no i będę wchodził na garaż, także lecę teraz z tym. Tu fajnie widzę, że wyszło, bo nie będę miał żadnej docinki tak naprawdę, bo to co całość pójdzie tam, się zawinie na ścianę i będzie elegancja, więc wciskam teraz tutaj i jadę po kolei z tym. Ten kawałek, który będę miał tu chyba z takich docinków na łazienkę, żeby zrobić, znaczy na kibelek i będzie można przechodzić na garaż. Okej, u mnie folia rozłożona, co prawda zabrakło mi tam tutaj taśmy na tamtą stronę, ale to gdzieś coś znajdę może w garażu, a co do garażu, akurat to byłem teraz po XPS-a, udało mi się przynieść, worki miałem ułożone, także na rozgrzewkę z 15 worków 25 kg musiałem przerzucić tego, co mi zostało, tynku i jeszcze tam parę innych materiałów, ale będę mógł to wykorzystać i wydaje mi się, że mi się uda, tylko tyle, że co tutaj, jak to rozwiążę tutaj tak, że zrobię jeden obok drugiego akurat te pomieszczenie, tam później mi odcinków zostanie, to w kolejnym może zrobimy już na zakład, tak jak robiłem w domu, ale tutaj akurat bardziej mi tak podpasuje. A dlaczego tak? Zostawiam sobie metr tutaj tak na to, żeby od tego, jak to się nazywa, od bufora tu było miejsce na to, żeby rurki puścić sobie po ścianie ładnie, żeby tu było miejsce na to,
ewentualnie jakiś tam sterownik jeszcze do tego trójdrożnego, jeśli będę taki stosował, żeby tu było trochę miejsca. No i tutaj przyjdzie powiedzmy metr na ten bufor 1000 litrów, a tutaj maksymalnie 60 cm na to, żeby przyszedł na CWU, bo około 150 litrów będziemy szukać. Ja patrzyłem, to 50-centymetrowe są 60 już z izolacją, więc na luzaku tu się zmieści, dlatego w związku z tym robię 2 metry na szerokość XPS-a i metr w tą stronę, czyli dwa kawałki XPS-a tak o będą ułożone. I tak to też zrobimy później z piątką, będę musiał zrobić zakład, no bo wiadomo, z piątką już trzeba będzie, ale dychy mam mniej, więc wydaje mi się, że jakoś tu wyrzeźbię na tym, co mam. Choćbym miał z kawałków kleić, no bez sensu kolejną paczkę kupować, tylko dlatego, że mi był jeden kawałek potrzebny XPS-a, czy tam dwa, więc postaram się z tego, co mam, tutaj to urzeźbić, dlatego teraz biorę się za kawałki te całe i z nich będę wycinał kawałki o rozmiarze styropianu. Tak naprawdę, no i później będziemy lecieć powoli z tym dalej. Tu będę musiał docinkę zrobić na tego peszla i w ogóle. No i spoko powinno być, także zabieram się teraz za to, żeby z tych całych dziesiątek, które mam, powycinać sobie, bo ile potrzebuję? 4 jeszcze. A mamy tutaj, tu są dwie piątki akurat, więc z tego też mamy 3 i tutaj jeszcze mam trochę grubego i zostanie z tych odcinków, więc jakoś urzeźbię też tego czwartego i powinno styknąć, no i piątki też powinno nam wtedy styknąć, te 5 kawałków, które zostanie. Taką mam nadzieję, no zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, to zabieram się za to i jedziemy. Okej, okay, mam to, z tych 4 kawałeczków wyszło elegancko, także i lecę na przerwę. Zamknę garaż, bo zaczyna deszczem też zacinać co chwilę. Będę musiał przy lampie chyba to robić dalej już. No i uzupełniam tutaj dalej po przerwie. Lecimy już z tym tak i mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj tu wyskoczę. No zobaczymy, czy się uda, jak to będzie z czasem, ale mam nadzieję, że uda się polecieć jeszcze trochę z tym styropianem. Zobaczymy. Dobra, spadam na przerwę. Zaczynam działać. Ma jeszcze godzinę nie padać niby, więc na razie mogę tu przez bramę otwartą sobie pracować. Nie trzeba gdzie światła zapalać, bo tak to wiatr akurat wieje stamtąd i pewnie będzie się zacinać trochę. No i zaczynam, lecę z tym po kolei, tam docinka tylko będzie przy samej ścianie. No i docinamy, jedziemy z tym po kolei do przodu. Zobaczymy, co dzisiaj jeszcze uda mi się tutaj. Jeszcze z 2 godzinki mam, więc myślę, że trochę powinienem tego jeszcze ułożyć dzisiaj. Tu docinkę będę miał. Trzeba zrobić od razu. No i tu będzie co? Na takie większe pół na docinkę. Dobra, to jedziemy z tym. Metrówkę tylko już bym znalazł jeszcze i fajnie by było, tylko gdzieś ją położyłem oczywiście. A, tu leży. Tu było na 11 centymetrów. Ciekawe, czy góry i doliny mocne tu gdzieś będą na tej podłodze, że gdzieś będzie mocno latał styropian. Możliwe, że tak będzie. Nie wiem, czy trzeba je podcinać, czy co kombinować z tym. Jeszcze nie mam tego obmyślonego. Mam nadzieję, że to nie będzie aż takich dużych, ale coś się pewnie zdarzy. Chyba to by było. Tu lekko po skosie będzie folia i tak się zapierać pewnie. No i tak by siadło. No. O to by chodziło. Tu by nie wiadomo, piana pójdzie. Co od razu mógłby kawałek dociąć, kurde. Taki na 310 na Hama. Powinno być podobnie. Tak, na 310, to idę ciacha. Zaraz wkładam i po kolei uzupełniam tutaj. No i dobra, koniec wiosny jak na razie. Taki chłodny podmuch momentalnie przyszedł, że zamykam drzwi, żeby sobie przytrzymać tu trochę tego ciepła, co tu naszło, bo normalnie masakra, momentalnie. O, i też zaczyna padać, także zamykam się tutaj. Co prawda będzie mi tu ściekać pewnie po tej, po bramie na ten, ale to trudne, jak coś tu się przetrze, albo się odkurzaczem ściągnie jutro, no nie ma. Nie poradzi się nic na to. Muszę lampę zapalić, bo tu ciemnica zaraz się zrobi.
No i tyle w sumie. Jadę dalej. Tutaj jestem na tym etapie, teraz zawierzę na kibelek. Robię to na kibelku i mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj tutaj przejdę. 6 do 14. Tutaj rzeźby będę miał teraz, ponieważ lekko pod rurkę będę musiał naciąć rowek i wycinam też ten kawałek. Ten rowek od razu zrobię głębszy. On tutaj nie wiem ile muszę go w sumie zrobić. Tak patrzę, to jest dobre 70 mm. Czyli 70 to 30 muszę taki rowek wyrąbać tam do końca i tu będziemy się przewiercać. Możliwe, że będę musiał jeszcze wyjmować ten kawałek stąd do tego, żeby przewiercić, albo z drugiej strony przewiercę. Zobaczymy jak to będzie. No i teraz pytanie, czy ten trójnik tu dać, czy nie dawać. Oto jest pytanie, nie wiem, jeszcze przemyślę to, bo jutro i tak prawdopodobnie tu będę rzeźbił. Na razie, aby stropian tylko dociąć, a później będziemy tutaj jeszcze rozkminiać co i jak. Rzeźby przy wkładaniu trzeba było wyjąć. Jak ja to włożę, ale no trudno, nie dojdę jutro tu, ale nie będę musiał chyba. Jakoś dam radę z tej pozycji wszystko to poukładać, rowek wycięty, więc chyba nie będziemy już tu nic wyciągać. Dobra, siedzi, tylko teraz jeszcze to włożyć tutaj. Jak ja to zrobiłem? Sam nie wiem. Ha! Nie włożę teraz, ja pierdzielę. No dobra, to się odkręci tą i tyle. Będzie czy wypiera jeszcze? Nie no, tu wlazła, tu siedzi. O, szczelka jakoś tak łatwo się kurde tam poddaje coś. Chodzi tak gładziuśko. Kawałek tu wyrwę jeszcze. Chyba prze tutaj trochę. No tu dałem tego materiału poślizgowego i dlatego tak kurde łatwo ona nie tak. O, teraz jest dobrze. Siedzi jak trzeba, tyle że muszę to odkręcić zaraz i przełożyć na miejsce, ale tak to będzie spoko. I tu teraz rureczka pójdzie albo trójnik, zobaczymy jeszcze. Przemyślę ten temat. Cały się usmarowałem tym lubrykantę. Dobra, idę to wyrzucić, docinam te dwa kawałeczki i można gdzie tam przechodzić. Słuchajcie, przysłowie te w marcu jak w garncu pasowałoby jak ulał dzisiaj do dzisiejszego dnia. 16 stopni mieliśmy w dzień, a teraz zaczął śnieg popadywać, śnieg z deszczem pada, także pewnie jest około 4-3 stopni bym powiedział, jak nie mniej. Momentalnie się zrobiło zimno na maksa. Także ciekawa pogoda, no. Dwie pory roku, dwie w ciągu jednego dnia. Okej, to tu temat mam ogarnięty. Teraz zaczynam tutaj, to już prościzna teraz będzie, bo układam jeden obok drugiego po kolei. Tak naprawdę tam docinkę będziemy mieli przy końcu niewielką, więc z jednego kawałka ciągle będę się ścinał po prostu na końcówkę i będzie elegancja. Mam taką nadzieję, że to w miarę tutaj równo będzie, nie będzie pływało mi za mocno. Gdzieś jakiś górek i dolin nie będzie zbyt wielkich. No i tyle. Tutaj wiem, że jak będę układał kolejną warstwę później, no to tutaj nam się zmieni ten wymiar o 12 cm, ale to i tak będzie o 13 cm tak jakby od mostu tego termicznego, więc się tym nie przejmuję, albo jeszcze jakieś inne przejście zrobię. Tak czy inaczej nie będzie tutaj kolidowało nam to i psuło systemu. Dobra, to co? Jadę z tym. Lecę, objeżdżam i ile jeszcze mi się uda, tam pół godzinki jeszcze porobię, to trochę jeszcze się ułoży. A jutro się wpadnie i reszta, o kurde, nie wyłączyłem tego maszynki. Jutro wpadnę resztę, to mi się daje, że tu szybciutko już pójdzie bezproblemowo, więc będzie spoko. Dobra, to jedziemy z tematem. Okej, u mnie koniec na dzisiaj. Dojechałem do tego momentu. Spoko to poszło, jutro myślę z godzinka będziemy mieli temat dychy położony. Później temat rurek, czyli tą kanalizacyjną trzeba będzie puścić. Ciepła z rozdzielacza do umywalki, zimna stamtąd też do umywalki. I później co będzie dalej? Dalej będziemy mieli zasilanie rozdzielacza, rozdzielacz do zamontowania
tutaj wygiąć te rurki też jakoś już to mniej więcej tutaj wygiąć tak, żeby to już było docelowo wygięte i se czekało na lepsze czasy. I co jeszcze będzie można zrobić potem? Potem będzie temat cokołów. Wszędzie cokoły, trzeba będzie objechać, także myślę, że dnia nie starczy, a jak starczy, to też, też dobrze by było, ale wątpię raczej, żeby aż tak to poszło ambitnie. No zobaczymy, jak to będzie. Uciekam na dzisiaj, koniec. Także do zobaczenia jutro. Na razie, cześć.